Siemanko, moi drodzy, z tej strony Łukasz M. Na dzisiejszym odcinku otworzymy sobie kolekcję z Harrym Potterem. Zaczniemy od mega zestawu startowego, gdyż jak wiadomo, no gdzieś karty trzeba wkładać. A jakbym otworzył najpierw boksa, leżały one by luzem, mogłyby się pognieść, czy coś mogłoby się z nimi stać. Więc lepiej otworzyć najpierw starter packa i od razu wkładamy karty do albumu. Taki starter pack, koszt 30 zł bez grosza. 10 kart w środku, album kolekcjonera plus 4 karty z limitowanej edycji. Jestem bardzo ciekawy, jak prezentują się karty. Tak więc zaczynamy, moi drodzy, unboxing. Z tego miejsca jeszcze raz dziękuję Panini za przesyłeczkę i za możliwość nakręcenia odcinka właśnie z tą kolekcją. I popatrzcie, karty są podłużne. Nie takie standardowe, jak w większości kolekcji karcianych. No mamy tutaj 4 limitki, jak już wcześniej było podane. Jest Harry Potter i jego przyjaciele. Tutaj pisze Limited Edition. Tył prezentuje się w taki sposób. Zobaczymy, jak to teraz wygląda w albumie. Czy mamy album na takie właśnie podłużne karty. A w taki sposób będą wkładane. No to jest pewna nowość. Takich kart jeszcze nie było. I powiem Wam, że album przyda się na inną chyba kolekcję, bo jak wiecie, z Topsa mam karty takie podłużne też, tylko nie wiem, czy one będą tutaj pasować, więc zobaczymy później. Teraz mamy Harry'ego Pottera, więc lecimy z tą kolekcją. Tak to wygląda w środku. Lista 140 kart w kolekcji. Karty 1 do 18. To jest pierwsza część, Harry Potter i Kamień Filozoficzny. Następnie 19 do 37 Harry Potter i Komnata Tajemnic. Tutaj macie też lata podane, kiedy wychodziły. Następnie karty 38 do 55 Harry Potter i Więzień Azkabanu. 56 do 73 Harry Potter i Czara Ognia. Tutaj patrzę, karty standardowe, karty holograficzne. Czyli są dwa rodzaje. Do każdej kieszonki włóż dwie karty zwrócone do siebie grzbietami. Dzięki temu, gdy już uzbierasz pełną kolekcję, twój album będzie składać się z 24 stron obustronnie wypełnionych kartami. No ładnie, ładnie, powiem Wam. Ok, nie zastanawiamy się, tylko otwieramy te dwie paczuszki, które są w środku tutaj. 140 do zebrania, 70 regularnych i 70 specjalnych. Zobaczymy, ile w paczce będzie specjalnych, a ile normalnych, regularnych. Tutaj mamy jakiegoś smoka. Numerki są na dole, po prawej stronie. Tutaj mamy bliźniaków. No myślę, że to jest chyba normalna karta, a te tutaj bardziej na takie specjalne wyglądają świeciaki. I w sumie aż trzy takie by były. Czy może odwrotnie, tamte są specjalne, bo tylko dwie. Tutaj mamy Dumbledora. Później to sprawdzę oczywiście na checkliście, w których miejscach będą wkładane karty. Tam jest podane, jaka to jest karta. Niektórych postaci
Nie kojarzę, bo to już troszeczkę czasu minęło, kiedy czytałem i oglądałem filmiki. Hermione kojarzę. Quidditch. Gra, w którą grali Harry Potter i inni. No ja myślę, że te będą raczej specjalnymi kartami. Na ogół tak było. Karty świecące były kartami specjalnymi, ale to oczywiście jest jeszcze do sprawdzenia. Tak więc tak się prezentuje ta kolekcja, moi kochani. Piszcie w komentarzach, co myślicie. Czy karty Wam się podobają? Czy kształt kart przypadł Wam do gustu? Czy raczej wolicie takie standardowe? No dla mnie jest to na pewno nowość i fajna sprawa, bo takich kart jeszcze nie było. Ja teraz przy okazji, jak tutaj jestem, zobaczę, jak to jest z tą kartą Stopsa. Bo wtedy ewentualnie będę mógł sobie dokupić album. Jeszcze jeden na te karty, ale już teraz widzę, że no niestety to jest za małe. Więc album nie będzie pasować na karty Stopsa. Pozostaje zbierać w tym albumie Harry'ego Pottera. Tak więc, moi kochani, to wszystko dzisiaj. Ja Was zapraszam na kolejne odcinki. Jest box jeszcze. Tak więc dzięki za oglądanie odcinka. Pozdrawiam, trzymajcie się i cześć!